chodzi o wersję konsolową i różnice, usprawnienia, to dzielą się na dwie grupy. Po pierwsze, zrobiliśmy adaptację. To brzmi szumnie, ale większość mechanizmów istotnych dla konsoli, dla grywalności na konsoli, została przepisana, dostosowana do Xboxa. Chodzi tutaj nie tylko o renderer, który naszym zdaniem dał nam strasznie duże możliwości. Gra wygląda świetnie na Xboxie, ale także oczywiście o controlsy, o GUI, system targetowania, zupełnie nowy, zupełnie nowa kamera. I wszystko to wchodzi w skład takiego standardowego nie portowania, tylko właśnie adaptacji. A oprócz tego dodaliśmy masę kontentu i to jest Enhanced Edition. Ten kontent to 4 godziny nowych przygód w dwóch dużych questach. W tym kontencie jest 36 minut filmów. Są nowe zakończenia. Zgodnie z sugestiami graczy zrobiliśmy troszkę, włożyliśmy pracę w zakończenia gry. Są dodatkowe elementy epilogów. Jest oczywiście intro, z którego jesteśmy dumni, zrobione przez w reżyserii Tomasza Bagińskiego i przygotowane przez zespół Platinum Image. To głównie to. Wszystkie usprawnienia wersji Xboxowej, wszystkie dodatkowe elementy, oprócz oczywiście tych technicznych, GUI, system targetowania czy kamery, który jest dostosowany do Xboxa, będą dostępne dla graczy PC-towych, zarówno w wersji pudełkowej, wersji retailowej, jak i w postaci wielkiego dodatku Enhanced Edition darmowego dla graczy, którzy już grę posiadają. Albo będą posiadać do dnia premiery wersji Xboxowej Enhanced Edition. Mam nadzieję, że Enhanced Edition jest wystarczająco super wersją, żebyśmy nie musieli już pracować nad kolejnym, na przykład Enhanced Edition 2.0. Na pewno tak jest. Natomiast myślimy jeszcze o pewnych rzeczach związanych z PC-tem, ale o tym chciałbym powiedzieć już później.